Cześć! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Podczas szkoleń wykonuję z uczestnikami pewne ćwiczenie. Każę im wypisać 30 umiejętności, czyli 30 rzeczy, które potrafią zrobić. Oczywiście wszyscy są zdziwieni, jak można tyle i gdzieś tam są opory, ale kiedy zaczynają pisać, no to okazuje się, że 30 na liście się znajduje. Oczywiście ja później jeszcze utrudniam ćwiczenie i proszę o to, żeby napisać jeszcze dodatkowych 10, które się robi bardzo dobrze i dobrze, 10 dobrze, 5 bardzo dobrze, 3 najlepiej, no i wychodzi około 50 umiejętności, które rzeczywiście potrafi się zrobić. I każdy wtedy po tym ćwiczeniu mówi: wow, ja rzeczywiście tyle rzeczy potrafię? Ja o tym nie miałam świadomości, ja nie wiedziałam o tym. I każdy cieszy się, przyglądając się tym rzeczom, które rzeczywiście potrafi w życiu zrobić. I dziś sobie zdałam z tego sprawę, ponieważ jestem podczas robienia swojej strony internetowej i zbieram materiały. Między innymi zebrałam artykuły, które napisałam na onet.pl, zebrałam webinary, które prowadziłam, zebrałam szkolenia, które prowadziłam po to, żeby zaprezentować swój dorobek. I tak samo jak ci uczestnicy szkolenia też się zdziwiłam. Mówię: wow, ja mam tego aż tyle? Więc wniosek na dziś jest taki, że od czasu do czasu warto sobie usiąść i spisać swoje dotychczasowe osiągnięcia, swoje poczynania. Bo wtedy jak się je ma takie zwizualizowane, w sensie takim spisane, to wtedy dopiero ma się świadomość, ile rzeczy w życiu się dokonało. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.